Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Wasz ulubionej Beauty Boy Władek, czyli ja i dzisiaj będziemy zajmować się najnowszym korektorem z marki Bobbi Brown, jest to Skin Full Cover Concealer to ogólnie nie jest jakiś mega nowy produkt na rynku, bo on się pojawił w sprzedaży około 5 miesięcy temu natomiast na moim kanale nigdy jeszcze go nie Wam nie pokazywałem, więc myślę, że dzisiaj będzie idealny moment na to, żeby się mu przyjrzeć zwłaszcza, że parę osób z Was mi pisało komentarze, że jesteście go ciekawi, tak więc sprawdzimy czy jest fajny przy okazji oczywiście zrobimy sobie cały makijaż. Ja w międzyczasie wrócę do paru innych produktów, które już Wam wcześniej na kanale pokazywałem, które na razie ciągle testuję, więc zrobię to po prostu jeszcze raz z wami. Natomiast wracając do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli do korektora z Bobby Brown ma być to produkt lekki jak piórko, który ma zapewnić nam pełne krycie, 16 godzin trwałości, ma być odporny na zbieranie w liniach, ale przy okazji nawilżający dzięki kwasowi hialuronowemu i ma dawać wygładzające, naturalne wykończenie. Ja korektor wybrałem sobie w odcieniu. Porcelain to jest najjaśniejszy odcień w ofercie i powiem wam, że to nie jest najlepszy odcień dla mnie, bo producent mówi, że to będzie kolor neutralny. Natomiast tak jak pewnie zobaczyliście na słoczu i tak jak widzicie tutaj w opakowaniu, on jest dość taki żółty. Pozostałe kolory już z tej linii były dla mnie za ciemne, więc kolorystyka korektorów w Bobbi Brown jeżeli chodzi o jasne karnacje, pozostawia sobie trochę do życzenia, zwłaszcza, że ja w wielu innych markach wcale nie jestem, tym wiecie, najjaśniejszym kolorem, tylko taki którymś tam kolorem z rzędu. Tak więc na pewno za kolorystykę minus i, ko i minus za to, że mimo że producent mówi, że jest to neutralny odcień, czyli że taki w jaki ja bym celował. To, 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 no to taki nie jest. Sam w sobie w ogóle korektor pochodzi z y, drogerii Bangerhead. Jakiś czas temu mogliście oglądać, wydaje mi się, że 3-4 filmiki temu pojawiła się współpraca z tamtą drogerią. Ja mogłem sobie wtedy wybrać bardzo dużo luksusowych kosmetyków no i y, uda udało mi się wiecie, w tym budżecie, który, który oni mi dali zmieścić się na tyle, żeby sobie dobrać jeszcze parę innych produktów do przetestowania już poza współpracą, natomiast dlatego, że właśnie od nich ten korektor mam, to Wam też daje znać skąd go mam i dlatego, że ja miałem przygotowaną, wiecie, listę linków od y, jakby od Sklepu do tych produktów, no to też dam wam do tego korektora link. I wydaje mi się w sensie pod spodem w opisie, i wydaje mi się, że jeszcze powinienem mieć działający kod zniżkowy. Więc jeżeli macie ochotę na luksusowe, na luksusowe zakupy, to na Bangerhead możecie jak najbardziej zrobić z moim kodem zniżkowym, wtedy jest troszkę taniej, a już w ogóle na Banger jest przeważnie trochę taniej niż w naszych takich polskich sephorach i Douglasach. Przy okazji na Bangerhead też znajdziecie, to brzmi znowu jak reklama, no ale taka jest prawda. na Bangerhead Znajdziecie rzeczy, których em, do Polski nie da się zamówić z innych miejsc, jak na przykład kolorówka z Beauty Blendera. U nas chyba poza podkładem niczego nie dostaniemy. E, albo na przykład takie wiralowe kosmetyki z Maybellinu, bo też półka drogeryjna tam jest. E, e, Drogeryjne kosmetyki z Maybellinu, które były wiralami, a nie trafiły do Polski też. Także e, warto zajrzeć, bo tam jest naprawdę parę ciekawych pozycji. A z kodem może akurat coś sobie zaoszczędzicie. Ale mniejsze o to. W każdym razie korektor jest od nich. Dzięki, wielkie Bangerhead. Pod spodem, wszystkie linki. No i jeszcze jedną rzecz muszę Wam powiedzieć. Nagrywam tą recenzję po raz drugi. Pierwszy raz, jak nagrywałem recenzję, to miałem bardzo taką suchą skórę. I mam wrażenie, że przez to ten korektor wtedy mi nie do końca się spodobał, bo to była wina mojej skóry, bo skóra była inna niż zazwyczaj. Ja później widziałem parę recenzji tego korektora, bo chciałem sprawdzić, czy moje odczucia wiecie się pokrywają u innych, bo jednak korektor miał być raczej nawilżający, a nie wysuszający, więc posprawdzałem u innych um, i część recenzentów mówiła, że on może trochę, wiecie, nie jest nawilżający jakoś bardzo, no ale nikt nie marudził na, na suchość i ludzie byli bardziej zadowoleni ni niż ja, więc ja poczekałem na lepszy moment mojej skóry, który jest dzisiaj no i chcę go przetestować jeszcze raz, żeby dać mu taką szansę, wiecie, fair, żeby być pewnym, czy mogę go skreślić lub ewentualnie polecać, wiecie, tak z czystym sumieniem. Także to nie będzie moje pierwsze użycie, więc to będzie taka nawet bardziej, można powiedzieć, kompleksowa recenzja przy drugim użyciu. Mam nadzieję, że to ma sens. No i oczywiście mamy totalnie zbędne wprowadzenie, które mogłem, wiecie, skrócić do minuty. No ale mniejsze o to. Słuchajcie, zaczniemy sobie od bazy, bo już zaczynamy się powoli malować, jak zauważyliście. Nie wiem, czy pamiętacie, dostałem taką próbkę bazy z Diora nawilżającą i jak na filmiku ją z Wami testowałem, to poszło to bardzo źle. Natomiast później powiedziałem Wam w tym filmie, że ja będę tu bazę testować dalej, żeby sprawdzić, czy to, co poszło źle, będzie się powtarzać, a ona przy pierwszym użyciu po prostu z mojej twarzy no, się zwałkowała, niestety. Natomiast um, ja też użyłem jej tak, jak mi poleciła pani w sklepie, bo tej pani w sklepie, eksperyentce, tak polecił szkoleniowiec z Diora, czyli że nakładanie tej bazy w dwóch warstwach, żeby osiągnąć najbardziej optymalny efekt. No, i dlatego podejrzewam, że się zwałkowało, bo innego dnia tak jak obiecałem, że sprawdzę, tak sprawdziłem jedną warstwę i wszystko było super. No, i dzisiaj Wam chcę to też zaprezentować. Nie jest to kosmetyk, który ja już po drugim użyciu uważam wiecie, za potrzebny. Na pewno nie za tą cenę i nie za ten efekt, który on daje. Natomiast chcę Wam przynajmniej pokazać, że em, da się tą bazę nosić i, i wcale nie sprawia aż takich problemów jak przy pierwszym użyciu te próbki z sefory są naprawdę dość głębokie bo to jest moje trzecie użycie a nadal mam ponad połowę, więc myślę, że jak bierzecie sobie próbkę czegoś z Sephory i oni wiem, wiecie, naleją tak szczodrze do samego końca, to spokojnie macie na tydzień użytkowania, no ale mniejsza o to teraz pójdziemy do podkładu, to jest też produkt, który na kanale widzieliście kilka razy podkład z Make Up By Mario i ja już Wam się wypowiada wypowiadałem na jego temat kilka razy mówiąc, że no to nie jest tak genialny podkład jak, jak ludzie go zachwalają ale nie mniej jednak to jest dobry podkład. W sensie takie pierwsze wrażenia, yy, które z niego miałem, były dla mnie trochę rozczarowujące po tych kilku pierwszych użyciach, bo no, po prostu spodziewałem się, że to będzie podkład po prostu perfekcyjny, dający najbardziej niesamowity efekt na skórze, jaki tylko się da, a tak nie było. Natomiast jest to dobry podkład, na którym można polegać, da się zdobyć podobną formułę w dużo niższej cenie z drogerii aczkolwiek tylko, że go mam żeby nie być um, marnotrawcą to, to go używam chociaż widzę, że i tak minimalne wołkowanie nawet przy jednej warstwie dzisiaj akurat wystąpiło czasami występuje, czasami nie występuje z tą bazą wołkowanie także trzeba to wziąć pod uwagę dlatego myślę że przeskoczę z, z pędzelka na gąbeczkę to zawsze przy wałkujących się pod, tam bazach czy podkładach jest po prostu lepszym rozwiązaniem. Tak więc baza z Diora 250 zł czy tam 240 zł na pewno nie jest warta. Ja ją dzisiaj chciałem pochwalić przynajmniej w tym, że się daje ją zaaplikować, ale nawet przy tej jednej cienkiej warstwie trochę wałkowania wystąpiło. Co prawda tylko w jednym miejscu na szyi, ale wciąż. Mam nadzieję, że to było widać, a my tego nie lubimy. Chcemy, żeby drogie kosmetyki zachowywały się wzorowo. One mają pracować dla nas, a nie my dla nich. Już wystarczy, że jakby pracom, pracowaliśmy na nie, żeby zarobić, żeby móc je kupić. Chociaż ja na całe szczęście nie kupiłem i korzystam z próbki. Ale naprawdę byłbym bardzo rozczarowany, gdybym wydał na to swoje pieniądze. W ogóle powiedzcie mi, bo ja mam taki straszny love-hate relationship z różnymi bazami. Powiedzcie mi, jakie macie skóry i jakie bazy lubicie. Jeżeli macie jakiekolwiek bazy, które lubicie, bo ja cały czas szukam jakiejś, która by sprawiła po prostu, że. Moje życie się odmieni, i jeszcze takiej nie znalazłem. Dobra, z podkładu na tyle chcę jeszcze najbliżej usta, więc użyję olejku z lamel, który jest taki bardzo różowy na ustach po utlenieniu się. I w ogóle ja wiem, że musicie dość długo czekać na ten korektor. Jeżeli przyszliście tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć ten korektor, to wybaczcie mi, że, że ten wstęp był tak długi. Jeszcze pokazywałem Wam inne rzeczy w aplikacji, ale właśnie do niego przechodzimy. No i będziecie mogli sobie zobaczyć zarówno kolor, który jest dość żółty na mnie, jak też i krycie, ponieważ producent mówi, że to jest krycie pełne. A ja bym powiedział, że nie do końca. O, możecie zobaczyć, że. Myślę, że tak intensywnością koloru ten kolor mi pasuje. On nie jest ani mocno za jasny, ani mocno za ciemny, natomiast no, jest dość żółty. I to na pewno dla mnie nie przypomina neutralny odcień, którego się spodziewałem po opisie producenta. U. No i dzisiaj to wygląda dużo lepiej. Jak nie mam tej suchej skóry, nie mam tutaj żadnych wirów pod spodem. I to się rozłożyło tak dość cienko, bardzo gładko. Faktycznie ma takie ładne wygładzające wykończenie, trochę bym powiedział. No i jest w miarę neutralne. Nie jest to ultramatowy ani nie jest to ultra świetlisty korektor, tylko coś takiego, co pasuje mi właściwie do skóry. I krycie jest jak najbardziej ok. Ono jest powiedziałbym mocne, ale wciąż jak się schylę, myślę, że troszkę takiej szarości przybija. Przy full coverze wolałbym, żeby to był faktycznie full cover, aczkolwiek nie jest źle. Ja też jestem przyzwyczajony, że niestety e, luksusowe marki kosmetyczne, jak mówią, full cover, to znaczy mocne krycie, czasami średnie krycie. Jakby ich pojęcie pełnego krycia jest troszeczkę inne od mojego. I on w ogóle w tej takiej kieszonce, bo jak widzicie, ten aplikator jest taki dziwny i ma takie wgłębienie w którym się zbiera bardzo dużo kosmetyku, to on właśnie w tej kieszonce ma naprawdę bardzo dużo produktu, więc po jednym zamaczeniu możecie spokojnie nałożyć produkt na całą twarz i nie musicie, wiecie, ponownie do środka sięgać. Ja sobie nałożyłem właśnie taką drugą cienką warstewkę korektora pod tym okiem pierwszym, które pomalowałem. Dam temu moment, żeby pod cechu Um, I zobaczymy, czy uda mi się podbudować krycie do takiego poziomu, z którego będę zadowolony. Natomiast cieszę się, że daję temu korektorowi drugą szansę, bo dzisiaj wygląda to lepiej. Czy wygląda to um, genialnie? Hmm. No właściwie wiecie, co powiem wam? Genialnie może nie, ale ja nie wiem, jakie w sumie jaki, jaki korektor miałby dać mi efekt, żebym ja powiedział, że, że on wygląda genialnie. Na pewno wygląda gładko, kolor jest za żółty Wygląda dość lekko pod okiem, ale widzę, że też będzie mieć tendencję do zbierania się w liniach, więc go trzeba będzie zasetować. Pierwszego dnia, jak byłem taki zasuszony i się mocno zapodrywałem, to on się trzymał cały dzień. Ja w ogóle nagrałem tamten test i dlatego też miniaturka jest na różowym tle i w czarnej koszulce, a dzisiaj widzimy, że wygląda trochę inaczej. Natomiast no, no tamtego dnia po prostu nie było najlepiej. Dał sobie go może jeszcze na niektóre moje inne zaczerwienienia. Skoro podkładu dzisiaj nie dostajemy, to mogę użyć korektora taki być może, bym go użył normalnie, więc go używam jeszcze na twarzy. No i sobie go powyklepuję. Ja pierwszego dnia jak go używałem, to wybrałem też do niego podkład z Lancome. To był podkład um, Taint Idol, ten nowy, który ostatnio dostawałem. On mi się bardzo, bardzo spodobał. Natomiast jest to podkład, który dość mocno i bardzo szybko zastyga, przez co korektor miał problemy z roztarciem właśnie na granicy korektor i podkład. Dzisiaj mam podkład, który jest o wiele bardziej plastyczny, no i też moja skóra dzisiaj nie jest tak sucha jak była wtedy i praca z tym korektorem dzisiaj to jest przyjemność. On naprawdę ze mną współpracuje, także dzisiaj jest dla niego jak najbardziej pochwała i zachowuje się tak jak na Korektor z wyższej półki przystało, chociaż wciąż powiedziałbym, że on nie wygląda na najbardziej zbliżony korektor pod okiem. Mi się marka Bobby Brown kojarzy z bardziej dojrzałym klientem, więc zakładałem, że będzie tutaj, wiecie, trochę więcej takiego pielęgnacyjnego filu w tym korektorze, a jednak jest to taki, wiecie, bardzo standardowy makijażowy korektor, który no, tak podstyga i jest taki dość, dość matowy. Zanim się on mega mocno uzbiera w liniach przed zasotowaniem, no to oczywiście wezmę puder od chudej, szczupłe piękno, no i go sobie ładnie wybejkuję, tak jak ja to robię ym, przeważnie zawsze ostatnio. To jest dla mnie najlepszy sposób na zasotowanie okolicy pod okiem, tak żeby to się trzymało. Ja zawsze biorę sobie trochę na gąbeczkę. Jeżeli coś mi się pozbierało, to trzeba. Wyklepać przed zasetowaniem. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. No i później kładę taką dość grubą warstwę. Z tego jest piękny blur. Ten puder pięknie utrzymuje makijaż. I powiem Wam szczerze, że teraz, jak testowałem, ja ostatnio się przerzuciłem na ten puder, tak głównie na ten puder, i niedawno. Znowu sięgą, sięgnąłem po mój puder z makijażu na zawsze, który wiecie, że bardzo, bardzo lubię, ale mam wrażenie, że jednak makijaż na zawsze jest gorszy od chudej. I jak zacząłem z niego korzystać teraz, znowu, żeby wiecie tak na przemian, zwłaszcza że tego różowego pudru jest już coraz mniej, stwierdziłem, dobrze, trzeba sięgnąć po ten makijaż na zawsze. To odczułem różnicę, że, że, że ta chuda na mojej skórze robi. Lepszą robotę i lepiej się trzyma i daje trochę ładniejszy efekt. Także na chwilę obecną, Chuda jest moim pudrem numer jeden. Pudruję sobie od razu wszystkie inne moje neurologiczne miejsca tym matującym pudrem. Boki twarzy przepudrujemy czymś bardziej świetlistym, ale to za chwilę, jak zrobię sobie jeszcze kremowy róż. No więc, jeżeli chodzi o kremowy róż, jeżeli oglądaliście odcinek z soboty, kiedy robiliśmy Full Face od Giorgio Armani, to pokazywałem wam tam różę z linii Neo Nude, Miałem dwa odcienie, użyłem tego bardziej różowego, a dzisiaj użyjemy sobie tego właśnie wrzoskiniowego, który w opakowaniu wydaje się być straszny, ale na słoczu i na twarzy mam nadzieję, że też będzie wyglądać dużo lepiej. I tak jak Wam wtedy mówiłem, jeżeli w ogóle tego odcinka nie oglądaliście, to koniecznie wpadajcie zobaczyć. Odkleiłem z góry tą naklejkę, która się działa tutaj jakby z kolorem, bo dużo bardziej mi się podoba takie eleganckie opakowanie bez żadnych naklejek. No ale mniejsza o to. Spróbujemy sobie właśnie tego koloru. Mam nadzieję, że, e, że nie będzie za mocny, bo wydaje mi się, że on jest bardziej napigmentowany niż ten różowy. Ale jeżeli tego filmu nie widzieliście, to linia Neo Nude jest linią, która ma w zamyśle być tak naturalnie wyglądająca i wtapiająca się w skórę, że gołym okiem nie będzie się dało wykryć tego, że w ogóle coś na twarzy jest. I wydaje mi się, że w sumie... W miarę to się wtapia, tylko że z tym kolorem faktycznie jest mi łatwiej przesadzić i szybciej się buduje, więc będę z nim bardzo oszczędny. Natomiast też możemy zobaczyć, że kolor na policzku, a w opakowaniu to jest zupełnie co innego. Bardzo Wam polecam ten filmik z Armanim, bo tam jest dość dużo moich rad i instrukcji, jak do marki w ogóle podejść, żeby sobie nie zrobić yy, nie tyle co krzywdy, tylko żeby nie kupić czegoś. I później żałować, lub na przykład nie zradzić się do czegoś, co w opakowaniu wygląda strasznie um, i stracić okazję na, na coś fajnego. Wiecie o co mi chodzi? Także tamten filmik serdecznie Wam polecam. Tak, ale ten kolor jest mimo wszystko dość intensywny. Ten różowy o wiele łatwiej mi się używa, ale ten jakby też jak najbardziej się da wykorzystać. Dobra, myślę, że na tyle i teraz pójdziemy do pudru. Tak jak Wam właśnie powiedziałem, boki twarzy przypudruję czymś mniej matowym niż chuda. i tutaj będziemy używać właśnie pudru z Beauty Blender. To jest jeden z tych produktów, których normalnie w Polsce zamówić się nie da. Jeszcze nie widziałem nigdzie innego miejsca poza Bangerhead, gdzie można byłoby go dostać, a to jest przepiękny puder, który daje efekt skóry, która w ogóle nie ma na sobie pudru. Wygląda wręcz przesatynowo, praktycznie, że rozświetlająco przy czym dając utrwalenie, bo jest to puder jednak setujący, ale możecie zobaczyć jak tutaj na boku twarzy wygląda skóra, że ciągle ona jest, widzicie? Taka no i wręcz jak bez pudru. A daje tego produktu całkiem sporo, nie jest to jakby mega cienka warstwa, wiecie, wręcz aż aż puder nie istniejący na skórze, tylko to jest normalnie taka warstwa warstwa. Od razu sobie tym pudrem też zmiotę resztę tego Wypiekania. Zasetuję sobie przy okazji szyję. No i robimy sobie boki czoła. Także przepiękny puder. Jak ktoś ma na przykład cerę suchą, ale wciąż chce być utrwalony, ale mieć to glow. To to jest bardzo ładny produkt. Albo jak ktoś ma właśnie cerę taką jak ja i chce się utrwalić, ale wciąż nie być supermatowym, to też jest to piękne, nawet na e, jakby na nosie, pod oczami, to też dobrze wygląda. Ja po prostu wolę więcej matu na środku twarzy, dlatego to jest dla mnie taki wykończeniowy, satyjowo wykończeniowy na boki. I myślę, że zostawimy ten makijaż w takiej bardzo, bardzo naturalnej wersji. Dzisiaj dodam tylko i wyłącznie rozświetlacz, a skorzystam z niego też tylko i wyłącznie, dlatego że to jest po prostu drugi produkt z Bobby Brown, który mam. Akurat też mam go z Bangerhead, ale wiem, że Bobby Brown jest też dostępny w Deglasie, więc jak chcecie na przykład dotknąć coś na żywo i sobie sprawdzić, to Wam polecam. To jest taki rozświetlacz typu subtelniejszy niż taki, wiecie, bardzo, bardzo mocny, więc z tego produktu też jest taki bardzo. Elegancki myślę blask, i to jest odcień Quartz Glow. No i dam go sobie wszędzie tam, gdzie rozświetlony być lubię. No i podkręcimy sobie jeszcze rzęsy, i makijaż będzie gotowy. No więc, myślę, że makijaż mamy skończony. Zróbmy sobie wstępne podsumowanie takiego mojego drugiego odżycia. Użycie. A później, pod koniec dnia, zobaczymy sobie, jak będzie z trwałością. No więc, to co mogę powiedzieć na temat tego produktu: mocne krycie, niepełne, ale w większości wypadków mocne krycie to już będzie w zupełności wystarczające krycie. Zastyga dąży raczej do matu, nie jest nawilżającym produktem, um, tylko raczej takim, wiecie, może powiedziałbym neutralnym bardziej, bo nie czuję od niego dzisiaj żadnej suchości, ale na pewno nie nawilża. Gładko leży pod okiem i cienko leży pod okiem, łatwo się rozklepuje, natomiast zbiera się w liniach, zanim się go nie zasytuje, więc utrwalić go trzeba, zwłaszcza jeżeli linie macie. Ogólnie pozytywne odczucia. Gdyby on pierwszego dnia zachowywał się tak jak dzisiaj, to drugiego, w sensie drugiej recenzji nagrywać bym nie musiał, ale powtarzam się, pierwszy dzień i jego złe zachowanie pochodziło z po prostu mojej złej skóry. Nie powiedziałem wam jeszcze on ma w środku 7, 7 nie 8 8 ml produktu, więc nie najmniej minus za to, że to nie jest ton neutralny, tak jak producent obiecał, minus za kolorystykę, która nie sięga wystarczająco jasno. Podejrzewam, że też dzięki temu, że nie sięga, przez to, że nie sięga wystarczająco jasno, to podejrzewam, że też nie sięga wystarczająco ciemno, ale wypowiadam się tylko z tej jasnej strony. Mi się udało to ograć, ale bliższym osobom już się nie uda. Ale tak ogólnie, na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. No i dam Wam znać wieczorem, czy moje zdanie się podtrzymało. No więc, moi drodzy, jestem po całym dniu. Tak naprawdę nie jest to taki pełny 8 godzinny dzień, który ja przeważnie staram się sobie zrobić, jeżeli chodzi o noszenie makijażu, dlatego że na razie minęło tylko 6 godzin, natomiast ja dość późno usiadłem i teraz do nagrywania wcześniej. I teraz się już zrobiło dość późno, więc po prostu potrzebuję pójść już powoli spać, bo jutro czeka mnie nagrywanie teledysku nie mojego, jakby ja nie śpiewam, chociaż może powinienem, no nie żartuję, ale. Um... Tak, więc jutro wstaję wcześniej, dlatego już chcę pójść spać troszkę wcześniej niż zazwyczaj, dlatego 6 godzin musi nam wystarczyć, natomiast byłem bardzo, wiecie, bardzo bardzo obserwowałem okolice pod okiem, żebym wam powiedzieć, jak ta skóra pod okiem się zmieniała i ona właściwie od ostatnich dwóch godzin nie zrobiła żadnych zmian, jakby wszystko, co się zadziało z moją okolicą pod okiem, zadziało się praktycznie na samym początku i później już było stabilnie, a już mówię Wam, jak ta okolica pod okiem wygląda. No więc... Ja mam wrażenie, jakbym ja miał zupełnie, zupełnie dwie różne okolice, dlatego że tutaj pod tym okiem korektor trzyma się naprawdę bardzo ładnie, natomiast z tej strony widzę dwie dość głębokie linie, w których ten korektor trochę się pozbierał. Jakby, jak sobie wiecie, tak naciągnę powiekę, to tego korektora tam nie pozbierało się dużo, ale jak już oko jest rozluźnione, to po prostu te linie są bardziej podkreślone, bo są ciemniejsze, więc wydają się dość. Dość takie e, głębokie, to jest ogólnie moje trudniejsze oko. Ale zazwyczaj jest troszkę lepiej niż, niż, niż to wygląda w tej chwili. Natomiast, gdyby oko to drugie wyglądało również jak to, to tutaj naprawdę wygląda to perfekcyjnie. Zbieranie praktycznie zerowe. Więc um, szczerze mówiąc, nie wiem, co się zadziało pod tym okiem i czemu ono wygląda gorzej niż zazwyczaj. Ale też wciąż nie wygląda aż tak bardzo fatalnie źle, bo poza tymi dwoma dość cienkimi liniami, które się zrobiły. To wszystko nadal siedzi na miejscu. On się nie ściera, on się nie, mm, nie znika, więc to mi się podoba. Wygląda dość sucho, ale zapudrowałem go dużą ilością pudru, więc myślę, że chociaż on na początku też wyglądał dość sucho też. To znaczy, to nie wygląda jakby niezdrowo sucho, ale to jest, no, to jest matowe wykończenie, ewidentnie po zapudrowaniu. Ładnie się utrzymał na powiece, w ogóle się prawie nie uzbierał w linii tutaj, za co, za co plus. Także myślę, że trwałościowo poza tym okiem, ale wydaje mi się, że coś musiałem po prostu przesadzić może z ilością kremu albo może z ilością produktu, ale ogólnie trwałościowo korektor wypada całkiem przyjemnie. Więc um, nie jestem na niego zły, na pewno będę z niego korzystać dalej ale wciąż na razie nie znalazłem jeszcze korektora, który by moich aktualnych ulubieńców by pokonał. Tak jak Wam nieraz powtarzałem, na chwilę obecną moimi ulubieńcami jest Anastasia Beverly Hills, Magic Touch, korektor w słoiczku z Narsa, Soft Matte Complete, jakoś tak i korektor z Lore Mercier Flawless Fusion. To są moje trzy ulubione korektory na dany moment. One zapewniają różny efekt krycia i wiecie, jeden jest bardziej cienki, drugi jest bardziej taki zbity ale to są moi ulubieńcy. Także ten korektor nie pokonuje ich w żaden sposób, jest wciąż bardzo dobry, ale po prostu dlatego, że mam tamte ulubione, to na pewno ten nie będzie jakoś mega często wykorzystywany. Natomiast jak lubicie Bobby Brown, jesteście ciekawi tego korektora, to jest całkiem niezły. Z tym, że. No, też nie wiem, jakby jest trochę suchy, jak na to, czego się spodziewałem, biorąc pod uwagę, że tak jak myślę, w moim założeniu, klientela Bobby Brown jest bardziej dojrzała, więc nie wiem, czy to nie będzie za suche. Tak więc dotknijcie w sklepie taka byłaby moja rada, bo może Wam się spodobać. Jest duża szansa, że to będzie w wiecie, świecie jeden z lepszych korektorów, ale jest też szansa, że na przykład będzie dla Was za sucho. Tak więc decyzja tutaj należy do Was. Ja osobiście jestem na takie, takie bardzo małe tak, ale ostatecznie mówię, że jestem na tak i będę korzystać dalej. Zakończenie było też niepotrzebnie długie. W ogóle ten filmik cały można było zamknąć w 5 minutach albo nawet w minucie na TikToku. <laughs> Trochę zazdroszczę ludziom, którzy potrafią nagrywać informacyjne filmiki w minutę i powiedzieć wszystko, co chcą powiedzieć, bo jak widzimy, nawet jak mówię na temat, to i tak to jest dużo czasu. No ale nic, w tym odcinku to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!